Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie moi drodzy, czasami będę robił takie zwykłe audiologii i to będzie właśnie jeden z takich filmów. Podłożę tutaj jakieś zdjęcia, ponieważ nie wszyscy zaglądają na Instagrama czy na Facebooka, więc po prostu te zdjęcia, które tam umieściłem z wyprawy, tutaj podłożę jako tło. Tematem tego audiologa będzie bezpieczeństwo w Maroku. E, oczywiście sprawa paląca, sprawa zasadnicza dla wielu z Was, przede wszystkim dla tych, którzy myślą, czy aby nie spróbować, opowiem Wam, jak to w moim tutaj odczuciu wygląda. E, troszeczkę już w tym Maroko siedzę i po prostu e, no, kilka rzeczy zaobserwowałem, i powiem Wam, jak to wygląda w porównaniu do tego, co czytałem w internecie. Oczywiście przed wyprawą. Burzę mózgów zrobiłem i w internecie przeczytałem. No nie powiem, że wszystko, co było do przeczytania, ale mnóstwo takich głównych tematów, które wyskakiwały mi po wpisaniu w Google: tam bezpieczeństwo w Maroko, wyprawa do Maroko i tak dalej. Czytałem, były to powiedzmy opowieści, no mniej więcej z 10 ostatnich lat, wydaje mi się, różni ludzie. Pisali blogi. Filmów jest niedużo, a przynajmniej filmy, te, które widziałem, to niezbyt ciekawe, bo absolutnie wszystkie praktycznie dotyczyły turystycznych miejscowości. Ale na blogach znalazłem troszeczkę ciekawostek, między innymi te dotyczące Sahary Zachodniej. No, i w tym momencie jak tego słuchacie, to ja już prawdopodobnie w Saharze Zachodniej. To sprawdzam. <laughs> także, e, także tego. Dobra, bezpieczeństwo. Najpierw i z jakim nastawieniem w ogóle? No przede wszystkim, wiadomo, strach, kraj muzułmański, e, kradną i tak dalej. No bardzo, bardzo negatywnych e, komentarzy w internecie można sporo spotkać. I... Dodatkowo było bardzo dużo komentarzy dotyczących handlu narkotykami. Na tych, czyli ogólnie wiadomo, centrum handlu haszyszem, konopie rosną przy drodze jak chwasty i tak dalej, i tak dalej. A także o agresywnym nastawieniu handlarzy tymi rzeczami w stosunku do turystów. No i powiem wam szczerze, że bardzo mało rzeczy z tych takich negatywnych się sprawdziło. Przy okazji też, oczywiście, mnóstwo złego przeczytałem o tym, jak tutaj wszędzie śmierdzi, jak jest niehigienicznie, że jest wszędzie totalna bieda i wydaje mi się, że częściowo przynajmniej te teksty były pisane przez takie osoby troszeczkę E.O.N., czyli dziewczyna z dobrego domu. Yy, wiadomo, wymyśliła sobie, że pojedzie do Maroko, i co to nie ona, i nagle zaczęła narzekać na praktycznie wszystko. Oczywiście, troszeczkę odbieram od tematu, ale to tam nie ma aż takiego znaczenia. Wiecie, że ja zawsze to robię. Kurczę, yy, bardzo dużo wpisów dotyczyło no tego jak wyglądają tutaj sklepy z mięsem, prawda? Rzeczywiście akurat tutaj trzeba przyznać rację, że osoba z Polski, jeżeli zobaczy sklep z mięsem w Maroko, no to będzie bardzo zdegustowana, ponieważ te sklepy nie mają zazwyczaj jakichś tam lodówek i tak dalej, tylko mięso świeżo w Świeżo no, zabite zwierzęta wiszą, yy, wiszą także całe głowy. To jest już w ogóle dla niektórych, będzie takie no, nie do przyjęcia absolutnie, że wiszą tam jakieś kawały mięsiwa i obok yy, na przykład głowa, prawda? No, jest to widok. Powiem szczerze, zwłaszcza jak ktoś nie widział nigdy masarni ani tym podobnego zakładu, no to widok będzie dosyć szokujący, bo ta głowa sobie wisi tak, że normalnie się człowiek ociera o to przechodząc na chodnik. Bo wiadomo, że parawan jest wystawiony taki i te rzeczy, no nie wiszą tak jakby w sklepie, tylko jeszcze tak na zewnątrz trochę. Oprócz tego. Co do drobiu na przykład, to drób jest tu no, świeższy niż u nas, ponieważ tak naprawdę zamawiacie sobie, wiszą tam dwie, trzy zabite kury, jakiś kawałek indyka. Natomiast um, ogólnie przy sklepie z mięsem jest taki, no nie wiem czy to można nazwać sklepikiem, magazynek. O, i w tym magazynku są żywe zwierzęta. No i po prostu idziecie, mówicie, że chcecie kurczaka. I facet łapie, wybieracie sobie, że tego chcecie. Facet łapie, łeb ucina przy Was, i Wam albo takiego daje, albo mówicie, że przyjdziecie tam za ileś minut, no to dostajecie już wtedy tego, którego sobie wybraliście. Tam możecie pomacać. Oczywiście te kobiety tutaj, no to nie na zasadzie takiej, że pierwszą, lepszą z brzegu, tylko tam wchodzą, kurka ma, te kury macają, te kurczaki, który tam większy czy coś i, i, i tego dostają. Także no to jest może, może degustować. To może się nie podobać niektórym. Ale wróćmy do tego bezpieczeństwa, bo tutaj tak, że tak powiem, zboczyłem z tematu. Otóż wydaje mi się, że te opinie są związane praktycznie wszystkie z miejscami turystycznymi. Z miastami turystycznymi typu Marakesz, nie wiem, Fez, Agadir, nie wiem, co tam jeszcze może być. No. Tanger na przykład. To są takie miasta, które są duże po pierwsze, po drugie, ludzie się tam nauczyli, że turystę można oskubać i Turysta jest traktowany jako taki, powiedzmy, chodzący portfel. Natomiast jeżeli tylko oddalić się od tych miejsc, gdzie turystów można spotkać, to spotyka się zupełnie innym Maroko. Wtedy człowiek się spotyka z takim krajem niezwykle przyjaznym i powiedziałbym, że bardzo uczciwym. Powiem Wam taki przykład. Przykład chleba. Otóż, jeżeli jesteście w miejscu nieturystycznym, tam gdzie, gdzie tylko kupują miejscowi, nie zdarzy się Wam nigdy, żeby kupić chleb jakiś oszukany, czyli powiedzmy czerstwy, stary i tak dalej. Natomiast w miejscu turystycznym już mi się to zdarzyło i to gość świadomie mi sprzedał ten chleb, ponieważ pomacał, zobaczył, że jest twardy. To ja już też. Widziałem, że, że to były takie bułki, akurat na którymś filmie wam pokazałem, że stukają o stół e, i sprzedał, po prostu sprzedał. E, pieczywo było powijane folie, niektóre, wiadomo, jak dłużej, żeby tam nie wysychało i tak dalej. W normalnym sklepie tego z czymś takim się nie spotkacie, bo tutaj nie ma supermarketów, tylko są malutkie sklepiki. Tak jak kiedyś we Wrocławiu się dziwiłem, że na każdej ulicy jest żabka. Tak, tutaj takich żabek jest kilka na każdej ulicy, prawda? Czyli tych sklepików jest mnóstwo, i gościu nie może sobie na to pozwolić, żeby jakiś czerstwy sklep, yy, przepraszam, chleb sprzedawać. Dlatego oszustw tego typu w miejscach nieturystycznych po prostu nie ma. Jest pod tym względem, uważam, bardzo bezpiecznie. To samo, jeżeli chodzi o płacenie. Często bywało tak, że gościu powiedział mi jakąś kwotę, ponieważ musicie wiedzieć, że w sklepach marokańskich nie ma cen. Nigdzie absolutnie nie spotkałem się z tym, żeby na półkach pod towarami albo nad towarami była cena. Nie widziałem tego. Wszystko dopiero dowiadujecie się, jak płacicie to po pierwsze no, możecie oczywiście zapytać. A po drugie, czasami na opakowaniach są ceny nadrukowane producenta, i wtedy rzeczywiście w tej cenie zawsze kupicie. W każdym razie, jeżeli chodzi o płacenie, to w tych miejscowościach nieturystycznych często miałem tak, że gość coś mówił. Ja oczywiście kompletnie nie rozumiałem, ile ma być, i jeżeli. Szybko nie pokazywał mi gdzieś tam na kalkulatorze albo nie pisał na kartce. Po prostu wyciągałem drobne pieniądze drobne z, w sensie bilon a musicie wiedzieć, że tutaj, jeżeli na dłuższy czas przyjedziecie do Maroka, to tego bilonu wam się nazbiera trochę, bo oni tutaj operują monetami bardzo zresztą zużyte niektóre są monety. Po prostu taką wielką garść pokazywałem gościowi, a on sobie wybierał. I żeby była jasność, kilka razy już mnie to spotkało, że gość wybrał te pieniądze i jeszcze raz pokazywał mi ile za co, to znaczy wyciągał z torby i pokazał mi to tyle, to tyle, to tyle, dlatego wziąłem od ciebie taką kwotę. Czyli zależało mu na tym, żebym ja był w 100% pewny, że on dobrze te pieniądze wyciągnął. Co jeszcze? Z banknotami też tak mi się zdarzało, że na przykład wyciągałem jakąś większą kwotę, a gość po prostu gestem pokazywał mu, że mam mu rozchylić portfel. Ja portfel, portfel rozchylałem i on sam sobie wybierał, i jeszcze oczywiście resztę wydawał, powiedział, że tyle tutaj wystarczy. Czyli. Jeżeli jesteście w nieturystycznym miejscu, moim zdaniem, ryzyko takie, że w sklepie gość was oszuka, no, naprawdę, chyba nie występuje. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to policja. Czyli jak jest traktowana policja w Maroku? Otóż mają bardzo duże poważanie. Jest tu zarówno żandarmeria królewska, jak i jeszcze jedna policja, co w ogóle nigdy nie mogę zapamiętać, jak to się nazywa. Może po prostu nazywałem się policja, no nie wiem. W każdym razie widać na każdym kroku, że policja jest szanowana w tym kraju. Dodatkowo jeszcze jest tajna policja, ale to się dopiero dowiecie w momencie, jak nieznajomy facet zażąda od was paszportu i dopiero wtedy. Ehm. Oczywiście istnieje prawdopodobnie na tych dalszych, zwłaszcza terenach, zwyczaj dawania policjantom łapówek. To już słyszałem opowieści. Ja absolutnie tego nie widziałem, ale słyszałem opowieści o tym, że to jest najzupełniej normalne. Także pod tym względem może ktoś być zaskoczony. Natomiast. Nie myślcie sobie, że z policjantami w Maroko można tak sobie pogrywać jak z policjantami w Polsce, na przykład. Tu nie ma absolutnie mowy, żeby ktoś tam jakieś hasła pod adresem policji wykrzykiwał i żeby ona została obojętna, pozostała obojętna wobec tego. I w ogóle nie ma mowy, że będziecie nagrywać policjanta przy jakichkolwiek czynnościach. To, to jest w ogóle wykluczone. W momencie, kiedy tylko wyciągniecie telefon czy coś w, w, w obecności policjanta, jeżeli on zauważy, że obiektyw jest na niego skierowany, natychmiast będzie kazał wam pokazać, co wy tam zrobiliście. Jeżeli tylko znajdzie się w jakimś, na jakimś zdjęciu, filmie i tak dalej, to będzie kazał to usunąć. Jeżeli nie będziecie w stanie mu tego hmm, pokazać albo bezpośrednio, bezczelnie będziecie nagrywać. To po prostu będzie Wam kazał skasować całą kartę pamięci. I tego na to radziłbym uważać. To nie jest na takiej zasadzie, że a, zrobię sobie zdjęcie z policjantem, albo a, jest posterunek na drodze, to sobie ich sfilmuję. Nie radzę tego robić, jeżeli chcecie po prostu, jeżeli nie chcecie ryzykować utraty tego, co tam na karcie jeszcze macie. To samo jest z wojskiem. I to nie mówię w ogóle o jakichś tam bazach wojskowych czy posterunkach, tylko jeżeli normalnie widzicie żołnierza, to też nagrywanie jest, no nie wiem czy jest zabronione, ale spotkałem się już z tym, że jak tylko goś widział, że ja idę ulicą, to od razu gestem mi pokazał, że mam przestać filmować. No i jak przestałem, spuściłem kamerkę, wyłączyłem i, i, i wszystko było w porządku co jeszcze mogę powiedzieć oczywiście bardzo dużo w internecie można znaleźć opisów takich, że bardzo nachalni są handlarze i bardzo nachalni są handlarze narkotyków prawda różne opisy, tam czytałem nawet, że jakieś dziewczyny były im, ktoś do buzi wciskał ciastka z haszyszem czy z czymś tam, powiem wam szczerze że kompletnie sobie tego nie wyobrażam z miejsc takich bardziej ludnych, byłem w e, Tandegerze, byłem w e, Shawshawan, byłem w Fezie i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby gość był bardzo natarczywy. Oczywiście oni starają się coś sprzedać, podchodzą, że tutaj ten zaprasza do swojej restauracji, ten się pyta, czy tam chcecie coś e, kupić do kurzenia i tak dalej, i tak dalej, natomiast no nie ma takiej sytuacji, że jest gościu nachalny, albo że zakłada wam jakąś bransoletkę na przykład na rękę i każe zapłacić, to, to raczej wydaje mi się, że praktykują ci yy, handlarze z tej Afryki Czarnej, tej bardziej na południu, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj nie wyobrażam sobie yy, tego i nigdy mnie... Coś takiego nie spotkało. Być może kobiety są traktowane inaczej, znaczy na pewno są traktowane inaczej, ale. Yy, no. No, taki to jest kraj, taka to jest kultura. Jeżeli kobieta tu przyjeżdża samotnie, no to musi jednak zdawać sobie sprawę z tego i uszanować to, co tutaj yy, obowiązuje, prawda? Tak samo jak yy, ktoś, kto do nas przyjeżdża, my oczekujemy, żeby. O, przekrzywił mi się mikrofon. My oczekujemy, żeby on przestrzegał naszych zasad, prawda? Widziałem tutaj turystki, już w ogóle nie zwracające uwagi na to, że jest to kraj muzułmański, chodzące z cyckami praktycznie prawie że na wierzchu bo taka moda przecież jest teraz w Europie. Mi się to podoba oczywiście, ale wtedy no, mogą być zaczepiane takie kobiety, wyglądające delikatnie mówiąc frywolnie. Myślę, że gdyby założyć tą bluzkę z dłuższym rękawkiem i nie eksponować piersi dekoltu, nie eksponować gołych brzuchów i tak dalej, no to nic by się tej turystce nie stało, prawda? Druga rzecz, bezpieczeństwo. Muszę tutaj napomknąć o pewnej rzeczy, mianowicie dwie kobiety, które zostały, dwie dziewczyny, które zostały zamordowane. Powiem wam szczerze, że to wpłynęło na ten teren ogromnie. To jest po prostu aż temat rzeka. Jak wiecie, kiedy tylko dotarłem do Maroko, to się właśnie zdarzyło. Było to w górach Atlas, gdzieś tam bardziej chyba w kierunku pustyni. Oczywiście Marokańczycy bardzo dbają o bezpieczeństwo, nawet do tego stopnia, że. Na niektórych drogach są posterunki policji, które wyglądają, no nie wiem, tak jakby obława była na kogoś, to znaczy u nas zazwyczaj wygląda to tak, że radiowóz stoi gdzieś z boku, policjant stoi na poboczu, prawda? No i tam machnie nam, jeżeli coś zatrzymuje. Tymczasem w Maroko wygląda to inaczej. Samochód zazwyczaj terenowy. Oni ustawiają w poprzek drogi, także jest jeden pas całkowicie blokowany. Eee... I po prostu zatrzymują. Są takie oznaczenia, żeby zwolnić. I zatrzymują te samochody, które im wydają się podejrzane, albo kierowcy, tam ich, którzy tam im podpadną. Czyli ruch jest bardzo zwolniony w danym miejscu. Wygląda to dosyć strasznie, powiedziałbym, bo tego typu widoków w Europie się no raczej nie spotyka. Tak jak mówiłem, no to tak mogło być w czasie. Stanu wojennego, że ulica była zablokowana i przepuszczali po prostu tylko tutaj. Jest to normalne: nikt się do tego nie pultasi. Wszyscy zwalniają do około 30, nawet 20 km na godzinę, przejeżdżając przez takie wąskie gardło, powiedzmy. I no i nic się nie dzieje: chyba że widzą białego, tak jak nie, wtedy zazwyczaj, jak gościu zauważy, jest zatrzymanie. Policja pyta o wszystko Was. Czym więcej jej powiecie, tym więcej jeszcze będą chcieli wiedzieć. Najbezpieczniej, wydaje mi się, byłoby udawać takiego głupiego turystę i powiedzieć, że chcecie tu zdjęcia zrobić, w tym mieście, w tym mieście. Wymienić jakieś ze dwa główne miasta i to tyle. Nie wdawać się w ogóle nie być wylewnym. Ja kilka razy złapałem się na tym, że powiedziałem trochę za dużo, że jakiś tam filmików parę chcę zrobić i już się zaczęły pytania, co, a dlaczego, a po co, jakich filmików, gdzie te filmiki będą i tak dalej, i tak dalej, aż z przedstawicielem tajnej policji też miałem rozmowę, o której wiecie, bo mówiłem w filmach. Dodatkowo taki posterunek notuje wasze dane z paszportu całe. Dlatego nie jest to obowiązkowe, ale ułatwicie znacznie pracę policjantom, jeżeli wydrukujecie sobie tą główną stronę z paszportu. Po prostu wtedy dajecie mu tą kartkę z odbitym na ksero albo wydrukowanym tą stroną z paszportu i on nie musi tego sprawdzać. W ogóle, tylko zerknie, nie musi tego spisywać, tylko tą kartkę sobie zostawia i wyjedziecie dalej. A jeżeli tego nie macie, ja tego na początku nie miałem, to wszyscy stoją, czyli cały autobus lub cały samochód, w którym jedziecie, stoi dopóty, dopóki oni nie spiszą tych wszystkich danych. Także takie karteczki po prostu, no, uczulam Was, warto w Maroko mieć. Dodatkowo dostajecie przy wjeździe do Maroka wiza nie jest potrzebna, natomiast dostajecie specjalny numer policyjny. Będzie on to jest taka trójkątna pieczątka. Będzie tam data waszego wjazdu. Pamiętajcie, że na wyjazd macie 90 dni, czyli przed upływem 90 dni musi się druga pieczątka prawdopodobnie pojawić, że opuszczacie ten kraj. Dostajecie indywidualny numer no, chyba turysty, czy tam cudzoziemca, i później ten numer jest właściwie waszym e, identyfikatorem, i każdy posterunek policji e, pierwsze co sprawdza to skąd jesteście, i od razu ten numer e, notują. W ten sposób być może to wprowadzają gdzieś do jakiegoś systemu i widzą dokładnie, e, gdzie wyjedziecie i tak dalej. E, teraz jeszcze Wam dokończę, co się tutaj, jaki wpływ zamordowanie tych dziewczyn miało. Oczywiście jesteśmy w kraju muzułmańskim, blisko jest Mauretania, blisko jest Algieria. Relatywnie blisko też jest Mali, można powiedzieć. I w tych krajach, no, jeżeli chodzi o terroryzm, jest dosyć groźnie. Tam się szkolą i tak dalej. Dlatego Marokańczycy tutaj, zwłaszcza teraz, kiedy oni jeszcze muszą doglądać Sahary Zachodniej. Mają to utrudnione. To jest wbrew pozorom bardzo duży teren, który jest niezaludniony. Tam jest łatwo się ukryć, bo to jest częściowo górzysty teren. No więc upilnować nie mogą. Z drugiej strony, Maroko bardzo by chciało tutaj przesunąć turystów troszeczkę na południe. Oni nie mają w ogóle problemu z turystami. Powiedzmy do granicy Marrakeszu, nawet do granicy Agadiru, czyli wszędzie tam w północnej części kraju jest full turystów. Natomiast mają problem z turystami niżej. Turyści tu za bardzo nie chcą przyjeżdżać, bo też za dużo rzeczy dla nich nie ma. I fotki na Facebooka, selfieczki, no, wszędzie wyglądają tak samo. Tu pustynia i tu pustynia, prawda? Pakują ogromne pieniądze w infrastrukturę tutaj i muszę Wam powiedzieć, że mocno im się wody do dubska nalało przez te dwie dziewczyny. I obecnie jest tutaj, mówiąc bez ogródek, delikatna sraczka. To znaczy, każdy turysta jest bacznie obserwowany, mam takie wrażenie, przez policję i bardzo oni będą dbali o to, żeby nic się nikomu nie stało. Rozmawiałem tutaj kilkukrotnie, zarówno z miejscowymi, jak i z policjantami, jak i z ludźmi, którzy mają kogoś z rodziny w policji. No i powiedzieli, że jeżeli tu się zdarzy w krótkim czasie kolejne takie nieszczęście, no to odbije się to finansowo na całym regionie, po prostu. Jeżeli się drugi raz coś takiego zdarzy, to ludzie nie będą chcieli tu przyjeżdżać i te wielomilionowe inwestycje yy, po prostu to pójdzie w piach, pieniądze pójdą w piach już dosłownie wtedy. Dość powiedzieć, że w Tarfaja, w którym jestem, rozbudowywane są drogi, baza turystyczna, jakieś domki, port jest przebudowywany po to tylko żeby z wysp kanaryjskich znów prom mógł bez problemu yy, kursować, jak widzieliście no nieszczęście się zdarzyło, bo ten a Akatama, czy tam Atakama, yy, Prom, no wrak jego już jest, czyli on nie kursuje w tym momencie, natomiast yy, na pewno będzie kursował. Wszystko jest przebudowywane, ale jeżeli przez ten czas budowy, tutaj znowu coś się zdarzy, znowu zginie jakiś turysta, jakiś podróżnik, jakiś powiedzmy, europejski czy spoza maroka, yy, Spoza kontynentu afrykańskiego, o tak powiedzmy, yy, włóczyki, no to koniec, nie? No to to im się wszystko tutaj rozsypie. Pewnie dlatego tak zwracają na to uwagę. Dobra, rozgadałem się bardzo mocno. Słuchajcie, moim zdaniem w Maroko jest bezpiecznie, ale odradzałbym przyjazd tutaj samotnym kobietom, bo. W... To jest takie pchanie się troszeczkę, nie wiem, celowo pod prąd, tak jakby. Oczywiście w 99,9% kobiecie się nic nie stanie, natomiast musicie być gotowe na to, że spotkacie się z jakimiś tam krzykami z ich strony. Jakimiś gwizdami, i tak dalej, i tak dalej, i możecie być zaczepiane. Zwłaszcza jeżeli nie przestrzega się tych zasad odnośnie zakrywania ciała. To, to już wtedy można być pewnym tego. Co do facetów, uważam, że jest bardzo bezpiecznie. Czym bardziej turystyczne miejsce, tym mniej bezpiecznie jest ponieważ e, jeżeli poruszacie się na zasadzie hotel, restauracja, hotel, bus, gdzieś tam pustynia i tak dalej, no to jest spoko i nic się nie stanie, ale jeżeli sobie wędrujecie samotnie, to zwłaszcza na przedmieściach e, dużych miast, typu właśnie Marrakesz, typu Casablanca, Rabat, e, może być bardzo kiepsko. Natomiast czym mniejsze miasteczko, mniejsza wioska, tym ludzie, mam wrażenie, są bardziej i szczerze e, no pozytywnie nastawieni. Na pewno nie chcą Was oszukać. Nie, bzdurą jest to, że zawsze w Maroko dostaniecie cenę dla turysty, a nie cenę dla miejscowego. E, Słuchajcie, to jest bzdura, to jest tak często powtarzane, natomiast wydaje mi się, że tylko przez ludzi, którzy po prostu w tych turystycznych miejscach się obracają. Rzeczywiście w turystycznym miejscu możecie dostać wyższą cenę niż marokańczyk, nawet można być tego pewnym. Natomiast z drugiej strony. Jeżeli jesteście w nieturystycznym miejscu, dostaniecie taką samą cenę jak gość, który kupuje przed wami, który mieszka dwie ulice dalej czy dwa domy dalej. Osobną sprawą jest, którą muszę poruszyć na koniec, brak alkoholu. Oczywiście Marogańczycy zdają sobie sprawę, że przyjeżdża sobie turysta z Europy i on chce się nabzdryngolić. Chce się uchlać, można powiedzieć. I rzeczywiście w tych miejscach turystycznych. Można dostać alkohol, są i knajpy z alkoholem, i sklepy, w których da się kupić. Natomiast czym mniejsze i mniej turystyczne miejsce, to analogicznie nie dostaniecie w ogóle alkoholu. Co się wiąże, jak to się przekłada na mm, bezpieczeństwo? Moi drodzy, nie spotkacie w Maroko pijanego na ulicy. Po prostu. Tym się różni Europa. Na przykład nasz kraj, czyli Polska, od Maroka, że jak idziecie przez osiedle i spotykacie na ławce grupkę, powiedzmy, podstarzałej młodzieży, to istnieje duża szansa, że jeżeli kilku z nich jest na bzdryngolonych, to was ktoś zaczepi. Tutaj nikt nie będzie na bzdryngolony. Czasami zaczepiają, coś yy, krzyczą, ale. Jest to zazwyczaj Czy wszystko w porządku? Skąd jesteś, i tak dalej, i tak dalej. A nie to, że co się na mnie patrzysz. Bo <laughs> z tym się nie spotykałem. Mówiąc szczerze, uważam, że chodząc po powiedzmy podejrzanych miejscach w Polsce, można łatwiej zarobić w mordę, niż chodząc w podejrzanych miejscach w Maroko również mam tutaj na myśli miejsce, również mam tutaj na myśli mniejsze jakieś miejscowości, gdzie na przykład jest sklepik wiejski i sobie przy piwku okoliczni prawda grupka okolicznych gaworzy i degustuje, jak się ktoś nowy pojawi i by krzywo spojrzał, to być może w mordę by zarobił. Tutaj, jeżeli jest grupka okolicznych przy sklepiku na wiosce to oni po prostu siedzą przy zielonej herbacie. No i naprawdę byśmy coś musieli zrobić złego, żeby w pieprz zaliczyć. W czasie całego pobytu w Maroko spotkały mnie tylko dwie nieprzyjemne rzeczy, jakie związane z bezpieczeństwem. Jedna w miejscowości Tantan, gdzie dzieciaki zaczęły rzucać we mnie kamieniami, ponieważ im nie chciałem dać dirhamów. To podobno jest spotykane w ogóle w krajach afrykańskich dziwna sprawa, co prawda no nie rzucają cegłówkami, ale jednak no jest to bardzo nieprzyjemne, bo uważam, że nic z tym nie można zrobić, znaczy nie można się odwrócić i wypłacić z liścia któremuś, bo poleci po ojca, a ojciec poleci po pięciu kolegów i będzie koniec prawdopodobnie. Nie? A przynajmniej tak mi się wydaje. Nie sprawdziłem tego, ale tak mi się wydaje. Druga nieprzyjemna sytuacja dotyczyła no, tego, że samotnie wędrowałem sobie pustynną drogą i przejeżdżający samochód najpierw zwolnił, przyjrzeli mi się goście dokładnie, później zawrócił, minął mnie jeszcze raz i za trzecim razem wysiedli goście do mnie, ale się zatrzymałem i nie wiem, z jakiegoś powodu z powrotem wsiedli do samochodu i odjechali. Nie byli to goście na pewno Starfaja, tylko tacy przyjezdni, gdzieś tam może z Mauretanii, gdzieś może z Sahary Zachodniej. Natomiast jak powiedziałem tutaj o tym zdarzeniu, to piłowali mi głowę. No nie wiem, chyba resztę wieczoru, żebym, czy, aby nie zapamiętałem tego, e, tablicy rejestracyjnej. Ja oczywiście nie zapamiętałem tego, ale podejrzewam, że gdybym tutaj zgłosił takie zajście, właściwie to nic się nie stało, no ja tylko mam takie podejrzenie, że oni chłopaki chcieli mnie obrobić, natomiast e, gdyby rzeczywiście... Do czegoś doszło i gdybym to zgłosił na policję, to podejrzewam, że akcja byłaby natychmiastowa i na bardzo dużą skalę. Tak mi się wydaje. Także ogólnie Maroko uważam za kraj bezpieczny, aczkolwiek trzeba być po pierwsze rozsądnym, a po drugie wiedzieć, że jest to kraj muzułmański i pewnych rzeczy tutaj nie robimy. Trzeba zdać sobie sprawę, że religia tutaj ma bardzo duże znaczenie dla ludzi. I jest z tym troszeczkę jednak inaczej yy, niż w Polsce, bo w Polsce niby nasz kraj też jest katolicki i bardzo duże znaczenie ma religia dla Polaków, ale mamy raczej taki luźny stosunek do tego, musicie przyznać. Tutaj no niestety nie. Jeżeli jest y, czas na modlitwę, to jest czas na modlitwę i tutaj nie ma żadnego odstępstwa. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłem i że fajnie Wam się słuchało. Żegnam się z Wami. Jeżeli macie jakieś pytania, to spokojnie możecie w komentarzach zadawać. Ja za jakieś dwa dni Wam odpowiem. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.